Witam, ja jestem Grzechu Gramy, a to mój kolejny odcinek serii Let's Play GTA 4. Oglądajcie filmik. Did you see a fucking helicopter on your way here? No, I don't think so. Okay, let's go. Come on, quick. We gotta head towards Port Tudor. The old factory off of Auger Street. Już sobie wziął moje autko. Niezły. Nie wiedziałem do starej fabryki Sprunka. I didn't tell nobody. It don't matter. What has to happen is that you gotta take out Chubby Charlie before he choppers it into Algonquin. No i musimy się pozbyć Chubby Charlie'ego, żeby Ancelotti się nie dowiedzieli. No i Phil będzie w innym miejscu robić hałas, gdy my będziemy rozwalać tamtych, żeby nie było na nas. No i sobie zajeżdżamy w znacznik. There's two ways it can go down. You burst in the front and hit them in the face with everything you got. Otherwise, you slip around the back, go into the basement, and fuck them up their asses. Decisions, decisions. I'll leave it up to you. No i który sposób by tu wybrać? No bliżej jest tunelik. No to pójdziemy sobie tunelikiem. A co? No i idziemy. Tutaj ładna dziurka, trzeba sobie w nią wyjść. O, już widać wrogów. Zabijemy sobie dwóch. Dawaj, dawaj, no to idziemy. Skoro tak bardzo chcę, żebyśmy go zabili. No i zabijamy. No i tu się chowa jeden. No i jeszcze na dole się jeden chowa. Za drzwiami. No i to piętro chyba już oczyszczone. Idziemy wyżej. No i zabijamy wszystkich po kolei. Tamten, którego mamy zabić, ucieka. I mamy go gonić. No ale przecież nie będziemy za nim biec, mało życia. Najpierw trzeba posprzątać wszystkich po kolei. Tam się pochowali za filarami. No to trzeba ich powybijać. No i tutaj nie jeden. Jak widać, nie można go zabić. Nie ma nawet paska życia. Więc nie ma co na niego marnować amunicji. No i skoczymy przez okienko. No i kolejni przeciwnicy. Uuu, spadło mi się. No i zabici. Tam po drugiej stronie jeszcze są. To ich zabijemy. I przejdziemy sobie mostkiem. I z góry strzelamy. No to pozabijamy ich. I dalej go nie można zabić. Normalnie to już powinien spaść. No ale cóż. Oskryptowane to jest. I nie da się go zabić. Trzeba doprowadzić do końca go.
No to idziemy. No i znów go mamy i też nic. No to wchodzimy dalej. I filmik. No i trzeba zdjąć helikopter, ale najpierw tych dwóch panów, bazuczka i zestrzeleni. I helikopterek wpadł do domku i bum, po fabryczce. Pójdziemy zobaczyć, co to na dole się zmieniło. No, troszkę porozwalane. W sumie już tak chyba było, ale co to. You don't need to worry about the fat man singing. He's lost his voice. That's a real shame. How about them swingers, huh? Great work, man. Great work. No i trzeba teraz zejść. Tam jakiś jeszcze się zapamiętał. No ale coś już go nie widać. Zniknął. Był i nie ma. No i nic, trzeba zejść sobie drabinką. Ześlizgniemy się. I żeby było trochę szybciej, skoczymy na daszek. I na ziemię. I weźmiemy sobie to autko. Coś słabo odpalał. No i jedziemy. U, chyba koło troszkę przyblokowane. No ale nie widać żadnego auta w okolicy. No i pojedziemy sobie do Derricka, bo bliżej. No i trochę ciężko się tym jeździ. No i gościu został potrącony. No jak tu już widać jakieś autka, to sobie zmienimy, bo nie ma co się męczyć z tym autkiem. Nie ma żadnej misji związanej z nim. Więc po co nim jeździć, skoro czawos tutaj stoi. No nic, parkujemy. Wysiadamy. I wchodzimy w misyjkę. Oglądajcie filmik. Alright, boy? Yes. Good. How you doing? I went into a situation full of optimism, full of naivete. I got burnt. Look at me. Like smack on a fucking spoon. Well, how do you manage? I don't know that I got off so lightly. We all got our demons. Aiden O'Malley. What about Aiden O'Malley? I heard he's being moved. Maybe this is our time. Put all this crap to bed. Get off the drugs. Live with the memories. Aiden's being moved by Van from the bacon factory. He's been talking shit about me. Back to the Albany State Correctional Facility. Please, Nico, boy. Just this last one. Please. Sure, Derek. You and me, we're the same. The same. The same. We're the same, you and me. No i znów trzeba kogoś sprzątnąć dla Derricka. No nic, na razie nic nie ma. Więc wsiądziemy do autka i poczekamy, aż coś się zacznie dziać. O, telefonik. Nico, I hear my brother Derek is asking you to ice his old drinking buddy Aiden O'Malley. Yeah, he has.
What's the big deal? O'Malley is in government custody. He's got more police protection than the mayor. I left a truck with a rocket launcher in it for you in an alley. Up at Applewhite in Alderney City. A truck with a rocket launcher in it. What am I meant to do with him? Who knows? Anyway, the convoy with O'Malley in it has to go through the Booth Tunnel. You're gonna get there first and block the road with your truck. I'm gonna come in from the rear and block them that way. Pick up the truck and give me a call. Calculating route. No i czas dobyć ciężarówkę. Paki już przygotował niezłą akcję. No i jedziemy po tą ciężarówkę. Przynajmniej nie będziemy musieli sami tej misji wykonywać, bo jak mówił Paki, będzie miał bardzo dużą ochronę. Więc trzeba pojechać. Uzupełnić troszkę zdrowia. Albo i nie. Bądźmy hardkorami. Zaparkujemy sobie. Wysiądziemy. Bierzemy ciężaróweczkę i dzwonimy. Locked in, we take down the escort and make off with the prisoner. Why don't we just kill the fucker there and then? That's probably what Derek would have told you to do in his smacked out state. Problem is, he's the first one they talk to if that happened. We gotta make this look like a prison break. Great. They're leaving the old cop shop now. Should be at the Booth Tunnel soon. No i jak Paki mówi, nie zakończy się na zabiciu go. Trzeba pozorować ucieczkę, bo Derek by był pierwszym podejrzanym, a o to tutaj nie chodzi. No już bliziutko mamy most. Znaczy się tunel. No i trzeba zablokować przejazd. No ale troszkę krzywo stanęłem, to trzeba jeszcze raz. No i czekamy, aż przyjedzie konwój. I'm in position, Peggy. All right, man, we're coming to you. Take out the escort, but keep Derek's pal alive. What's this jerk think he's doing? Hey, Mitch, can you find out what this guy's up to? No i rozkładamy ludzi. Pojedziemy bliżej. Coś nie chce się schować za autko. Tutaj też coś nie chce zdziałać. O, już zdziałało. Tych nie zabijemy, bo za blisko są.
z tej osłony nie damy rady ich ściągnąć, więc najpierw zabijemy całą resztę, a potem się zajmiemy tamtymi. Zabity przez światełka, syreny. No i zostało jeszcze tylko tych dwóch. I tam jeszcze gdzieś daleko za radiowozem, nie wiem. No ale z tamtym sobie paki poradził. No i siadamy w konwój policyjny. No i mamy zgubić policję. No ale jadąc tym podejrzanym wozem raczej nie będzie za łatwo. No i już pełno policji. To poprzerysowujemy troszkę ich autka. Może mi się odechce i nie gonić. No i dzięki trikowi wjazdu na parking, którego policja nie umie wykonać, już powinniśmy za niedługo zgubić policjantów, bo nikt już za nami nie jedzie, a helikopter daleko. No i czekamy tylko. No i jedziemy porzucić konwój w zaciszu, który Paki zaplanował. No i zajeżdżam. Zmieniamy pojazd na autko. Więźniów siadł. No i jedziemy na plażę w Leftwood z Aidenem. Is there a boat coming or something? Where am I going? You're going to a faraway place, my friend. Damn right! Somewhere the cops will never find me. Nobody's gonna find you where you're going, friend. Shit! I don't even know who sent you guys. Who do I got to thank for springing me from the joint? We're doing this on behalf of an old acquaintance of yours. I knew I wasn't forgotten about. I knew that no matter how long I rotted in there, people on the outside world still remember me. People remember you, all right. You're at the front of certain people's minds. Well, who is it? Not Julia. She stopped writing and coming on visiting days, but I could tell she was still thinking. No i gość myśli, że my uratowaliśmy. Więc chyba bardzo dobrze wykonaliśmy zadanie. Jak sam więzień się na to nabrał. No i się zastanawia, kto przysłał nas, ale nie wie, że to jego wróg. No ale zaraz się dowie, zapewne. Przed swoją śmiercią. No i piękny drift na piaseczku. I zajeżdżamy w znaczny. Out you come, old boy. The cliffs, the sea air. I really am free. I could cry. You've made me a happy man, boy. To lepiej niech popłacze, bo zaraz ginie. Derek McCreary. He's my brother. Derek?
But he ratted me out. O, zdziwił się. The reason I ended up in that place to start with, the spineless. So you thought you'd talk about him? He's my brother, and guys like you are killing him. Nico, get rid of dear old Aiden. No i chydzika mu walniemy. I się ładnie toczy. I chlub do wody. No co on zrobił? Zajumał nam pojazd. No co za... Co za gość. No i Derek dzwoni. Aiden is dead. That's the end of a chapter. I can close the book on a whole lot of my past now, Nico. Thanks. Maybe a clean break is in order. A fresh beginning. Good luck to you. No i bijemy się na autostradkę. I czas jakiś pojazd załatwić. Niestety nie trafiłem w łeb. I pojechało. No to poczekamy na tego. Wsiądziemy. I Francis SMS-a przysłał. To sobie przeczytamy. Spotkać się chce. No i zakończymy na razie.